Mateusz, bardzo trudny przeciwnik dzisiaj, ale długimi fragmentami graliście, można powiedzieć, jak równy z równym. Na pewno to był ciężki przeciwnik. Wisła gra też w Lidze Europy, także na pewno mają doświadczonych zawodników. Tak, utrzymaliśmy się gdzieś na początku jak równy z równym, później gdzieś przeciwnik odskoczył. No ale to na pewno duża zasługa bramkarza gości, no, który tam jak widać przywiózł formę z mistrzostw i no, dużo sytuacji sam na sam gdzieś nam wybronił. Myślę, że to był główny powód. No jeszcze kilka błędów technicznych, których Wisła mogła wykorzystać na łatwe kontry. I myślę, że ta pierwsza połowa gdzieś w jakiś sposób ustawiła mecz. A w drugiej połowie chcieliśmy walczyć, wychodziło nam to, goniliśmy przeciwnika, co jest bardzo ważne, skutecznie graliśmy w ataku. Jak widać, ten wynik był zupełnie inny. Myślę, że jakbyśmy w pierwszej połowie te wypracowane sytuacje przez zespół wykorzystywali, to na pewno ten mecz do końca byłby na styku. Tutaj był taki moment też, że kiedy Wisła nie wyprowadzała tych kontrataków, to oni w tym ataku pozycyjnym już nie byli tak skuteczni. To też mogło mieć jakieś znaczenie w tej drugiej połowie? Tak, na pewno. No, przede wszystkim pozbyliśmy się tych błędów technicznych. Tak jak wspominałem, no Wisła, kiedy robiliśmy te błędy, wyprowadzała łatwe kontry. No i sam na sam z bramkarzem, no to na pewno jest łatwiej rzucić. Jak staliśmy już w obronie, kiedy oni byli w ataku pozycyjnym, no to na pewno było im ciężej, co było oczywiście widać. Także cieszymy się, że potrafimy postawić mocną obronę, ale tak jak mówiłem, mniej błędów technicznych i przede wszystkim skuteczniej. Mniejsza gra na pewno by pozwoliła nawiązać jeszcze lepszą walkę z przeciwnikiem. Jak ty byś ocenił te ostatnie tygodnie? No bo tak, teraz przerwa na reprezentację, dzisiaj graliście, teraz znowu przerwa 20 lutego bodajże. Trudno jest chyba złapać taki odpowiedni rytm w tym trudnym covidowym sezonie. No na pewno ciężko. Gdzieś tam w pierwszej rundzie mieliśmy kilka kwarantan. Z tego względu tutaj w styczniu zrobiliśmy sobie taki mały obóz przygotowawczy, żeby się przygotować tu na mecz z Płockiem. No i niestety liga nam trochę tutaj popsuła plany, robiąc taką długą przerwę między meczami, więc teraz po prostu będziemy musieli skupić się na poprawie jakichś tam elementów taktycznych, no bo myślę, że już ten cięższy okres przepracowaliśmy i na pewno trener teraz będzie chciał się bardziej skupić na taktyce, no i po prostu będziemy więcej mieli czasu na przygotowanie się pod Zagłębie Lubin.